sweter z pomponami. Wam pokażę, jak wygląda ten sweter. Pa. Taki sweter z pomponami, nie? Tak, słucham. Dobry wieczór, ja tutaj w sprawie sweterka z pomponami. Chciałem dziewczynie na Mikołajki kupić. Tak. I to z jakiej firmy? Znaczy, to jest włoski sweterek. To nie jest jakaś firma, tak? Włoskiego Konkretnie. projektanta. Tak, dokładnie. I 60, 70 zł w skrócie, nie? Tak, plus wysyłka, tak? Kurierem albo, za pobraniem to jest kwota 20 zł, lub po przypłacie na konto to jest 14 zł, tak? A to jest ten sweter, co na zdjęciu, bo to pani go nosi tutaj, widzę. Tak, to jest na mnie ten sweter, także on dokładnie tak samo wygląda. I wszystkie pompony są na miejscu, żaden nie odleciał? Tak, nie, to są nowe sweterki, także tutaj no, to nie jest jakiś używany, tak? Ja To sprzedaję nawet na nie noszone wysyłkę. było, nie? Tylko raz pani przymierzyła Nie, na to jest, ja nawet nie, bo ja ten sweter, który mam do sprzedania, to ja sobie zostawiłam swój i swój fotografowałam, a ten, który mam do sprzedania, to jest jeszcze w worku zapakowany. Kobitka ma trochę większy biust. Nie wie pani, jaki tam maksymalny rozmiar piersi wchodzi? Znaczy, wie pan co, one mają rozmiar uniwersalny i generalnie tutaj no, ten rozmiar to jest taki na SML, XL to już raczej tak nie bardzo. No to tak, ja mam 92 w biuście, tak do 100 maksymalnie będzie pasował. Do setki? Tak, do 100. Bo jak będą większe piersi, to on się też później podniesie i będzie za krótki. Także tutaj tak do 100 to tak maksymalnie, nie? 92, pani ma 92. Ona chyba Ja mam też ma 92. coś koło tego. To pani ma wielkie donice. No ja mam 92 na pewno w biuście. To sporo wato, co? Nie, no ja mam 92, tak? No nie wiem, ile tutaj pana dziewczyna tam ma w biuście, tak? No by musiał pan ewentualnie się dowiedzieć. Znaczy, ja tak, wie pani, ja tam nie znam rozmiarów, tak, no czasami się macało, to powiem szczerze, że no trochę, no jedną ręką nie obejmuję, nie? Dwoma bym musiał złapać. To znaczy, to nie jest kwestia rozmiaru, tak? To jest obwód całkowity w klatce piersiowej. No to tak mniej więcej, no ja mam miseczkę C, no nie wiem tutaj, ile pana dziewczyna ma. Ja mam, no mówię, 92 i tutaj, no mówię, tak do 100 maksymalnie on będzie dobry, tak? Bo jak będą większe piersi, no to po prostu on się podniesie, bo to są krótkie sweterki, to nie są takie długie, tak? I on się podniesie wtedy w przodzie i będzie no krótki, zbyt krótki i może to brzydko wyglądać wtedy. No pani tutaj zdjęcie widzę, to no ładnie się trzyma, bo to sweterek jest rzeczą, która tak nie widać, prawda, kto jakie do końca ma piersi, tak? No nie, no nie widać. No ale mówię, no to tak by musiał pan się ewentualnie podpytać, jaki Nie, no obwód pani to ma tutaj kawał cyca, nie, że tak powiem, brzydko, to znaczy brzydko, no komplement pani mówię w tej chwili. No nie, akurat ja mam małe piersi, tak? Małe? Nie mam. Jedną ręką Tak. idzie objąć, tak capnąć, tak hop. No tak, no jedną ręką, tak. To ja sprawdzę, jak przyjadę po sweter, co? A pan z Bydgoszczy jest, tak? No. Może jakaś kawka? Nie no, kawki nie, no ja akurat tutaj mam chłopaka też, także jak ma pan dziewczynę i chce pan sweterek dla dziewczyny kupić, Chłopak także nie no tutaj... ściana, da się przestawić. Jak ja dobry facet No. jestem, dobry kandydat. Normalnie. Ile ma pani lat? Ja mam 2-3. No ja jestem dużo starsza od pana. O kurczę. A chłopak No. jaki wiek? No jeszcze też starszy. Starszy facet? Kurczę, fajnie. Nie chce pani wymienić na nowszy model, młodszy? Nie, nie chcę, nie chcę. Jak ja zadbany facet, 2 razy fryzjer w tygodniu, dłonie jak u dzieciaka, normalnie. Jak ja bym panią na rękach nosił? No dobrze. To... Nie, to w sprawie tego swetra to jakoś myślę jutro bym podleciał, co? Znaczy, no ja generalnie nie jestem z Bydgoszczy, ja mieszkam w okolicach Bydgoszczy i to, To nie ja wiem, przy, ewentualnie przyjadę. w tygodniu. To W ja tygodniu przyjadę. mogę ewentualnie, nie Aha. wiem, jakoś się z panem umówić wtedy po odbiór tego sweterka w poniedziałek albo we Umówić się wtorek, po tak? odbiór sweterka, a będzie można kawkę z panią zrobić jakoś? No ja tak nie bardzo mam czas, wie pan, bo ja pracuję, później jadę do domu, także generalnie mam mało czasu. Ale ja wie pani, że jestem dysp... Dobrze, pan się Stolarz! dowie Słyszy pani? Stolarz dziewczyny. śpiewają.
No, no to wszystkiego najlepszego. 100 lat! 100 lat! Jak ja kurwa śmiałem z nimi? Petardy, ogień. Jak tam 100 lat wyjebało na klatówce? Jak to apartamenty? Ja kurwa. Jak ja po ochronę muszę dzwonić gościu, bo mi klatkę demolują, skurwysyny jebane. Chuj, 100 lat. 100 lat. A mogłem wkręcać tą typiarę, że ma urodziny. Mogłem ją wkręcić, że ma urodziny. I wszystkiego najlepszego po imieniu mogłem powiedzieć, kurwa. Ale.